To jest opowieść o przyjaźni, bardzo dziwnej, specyficznej. To znaczy, ta przyjaźń jest w polemice, w kłótni, w niezgodzie, w konflikcie. Twój ojciec jest stuknięty, stuknięty w mózg. Przyjedź zaraz i zabierz swojego stukniętego ojca! Nie widzisz, że rozmawiam przez telefon, zamknij się! Jeden ma wrodzony talent komediowy. Jeżeli po moim puk, puk, puk powiesz chodzić, to wejdę, ale za adwokata. I ma świadomość tego, że kumpel jest lepszy, zdecydowanie. Ty zawsze zbyt serio traktowałeś dowcip, a dowcip to jest tylko dowcip. Krzyś jest wyśmienitym towarzyszem.